O ty diable. Co teraz? Twojej lewej! Dobra, nasze. Może nie jest to najlepszy moment na używanie szału. Gdzie są te paskudy? Tam jesteś. Czasu minie, zanim się wprawię w tej bijatyce. Ale się wprawię. Tylko też jest tak, że trochę jesteśmy bardziej rzuceni na głęboką wodę. Te umiejętności tutaj, one są, no, trzeba już je znać trochę bardziej. Komba, które się wykonuje, nie wszystko jest takie naturalne i płynne jak pierwotnie. Więc odrobinę się czuję zagubiony, ale to może jest mniej więcej poczucie Kratosa, który już był przekonany, że walka powinna się już dawno skończyć. Powinno się zacząć spokojne życie, ale niestety jemu to nie będzie dane raczej nigdy. Za daleko. Zabawne, że Fimbulwinter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. Jak na zawołanie. No do diabła. No to jest słuszna uwaga. Dlaczego wszystkie potwory są silniejsze, a pomocna magia jest słabsza? Zabij pana zimy. Tak, dobrze. O kogo chodzi? Pan zimy? Poza Hel? Nie potrafię sobie wyobrazić albo przypomnieć kogoś, kto mógłby zimę lubić w mitologii nordyckiej, ale co ja tam wiem. W górę. Dobra. Hel zresztą chyba też nie jest jakąś fanką zimy. Zrobił się w tym naprawdę dobry. Trudno, żeby nie był dobry. Silny jest i lekki jest. Kolejna makabryczna scena. Ojcze, z prawej! Zamarzłeś! Co teraz? Nisa! Zdrowy świat. Nie ma lekko. Widziałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden poranek. Wiesz co? Sprawdźmy jeszcze te okolice. Ja też za dużo krwi tu widzę. Zwłaszcza własnej, niestety. Strasznie są skuteczne te kreatury. Ten zimny podmuch zamraża Kratosa na kość. Może no właśnie. Przez chwilę bym używał toporu lodowego, ale to chyba nie ma sensu. Przeciwko lodowym kreaturom. Ojcze! Centaur. Kropicielka! Uważaj, bracie!
Chyba mamy naszego drapieżnika! Nogi się świecą! Słaby bóg! Zjewnik! Szybko kopię. Tarcza jest zepsuta! Nie zatrzymuj się, bracie! Kurwa jest! Najpierw Fimbul Winter, Freja i łupieżcy, potem Thor i Odyn wpadają z wizytą, a teraz jeszcze tropicielki. Nigdzie już nie jest bezpiecznie. Gdyby tych broni, ataków, pancerzy, umiejętności było mało, to jeszcze mamy runy, którymi można wzbogacać oręż. Opanowanie tego wszystkiego to nie będzie prosta sprawa, ale nie poddawajmy się. W sensie, nie poddam się. Dojdziemy do tego, chociaż przyznam, że jest to dosyć przytłaczające. No, ale to nie pierwszy raz. Przy okazji faktycznie moja tarcza uległa zniszczeniu. I nie wiem, czy to na skutek moich błędnych bloków, bo są takie ataki, które niezwykle ciężko zablokować, albo są takie ataki, które rozbijają tarczę, ale nie sądziłem, że konsekwencje będą aż takie straszne. Tak to wygląda. Ale wymaga czasu, żeby się odnowić. Tylko nie ma czym blokować, niestety. Widzisz, Atreus? Tato rozwalił tarczę. Trzeba było uważać. Ojcze, tarcza od mamy. Thor ją uszkodził, ale... Może krasnoludy by ją naprawiły. Może. Później. Dobrze by było. Bez tarczy to słabiutko. Czekaj, młody. Szary bóg. To wina Szarego Boga. Tak powiedziała nam wiedźma. Mówiła, że Szary Bóg zamordował Baldura i w ten sposób sprowadził na nas Fimbul Winter. Szary Bóg, tak mówią na Kratosa. Mówiła, że jeśli ten Bóg zginie, Fimbul Winter odpuści. Koniec ciemności, koniec mrozu, nie będzie Ragnaroku. Jedzenie skończyło się tydzień temu. To bez znaczenia. Wkrótce będziemy się objadać boskim mięsem. Okej. Raz, dwa, trzy. Co tu robimy, Atreusie? Dobra. Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel pokazywał początek, a prawy zakończenie. Tak. Znaleźliśmy ich wiele. Widziałem je. No więc... to coś więcej niż sądziliśmy. Rozczarowanie. Taka dziura i bez skarbów? Niekoniecznie bez skarbów, nie? Skarby czekają. Trzeba je tylko sprytnie zebrać. To coś unikatowego, ale co konkretnie, trudno powiedzieć.
Przydałoby się znaleźć jakąś arenę, żeby można było na spokojnie przećwiczyć. Zamrożona krata? To nie może być zbyt proste. Nie, nie może. No ale coś tu musi mieć sens. Większy albo mniejszy. Ej, Atreus, masz jakieś pomysły? Pamiętam przewróconej kolumny, ale po drugiej stronie jest ołtarz. Jeszcze raz. Nic z tego. Trzeba się zająć drzewem. A tutaj nie ma żadnej niespodzianki. O, niespodzianka jest, ale... Coś się przemieściło tam po prawej? Teraz lepiej. Coś się cały czas przemieszcza tam po prawej. Gotowe! Chodź! Czekaj, młody, spokojnie, rozejrzyjmy się, bo to... Pośpiech się może tylko źle skończyć. Widzę, że w tej okolicy dosłownie wszystko się wali. Fimbul Winter osłabia wszystko. Nawet kamień. Fimbul Winter? Winter, Winter. Wieczna zima, zagaduje, że to może oznaczać. No dobra, młody, co tam odkryłeś? I czemu oni się tak przestraszyli? Boją się Tyra. Okej. Fenrir. Tyle widzę. Patrzycie? Z tego. Coś takiego. No, nieźle młody się sprawił. Chodź! Atreusie, czekaj! Chyba cię nie posłuchał. No, młody już podejmuje samodzielne decyzje, na dobre i na złe. Co to, chłopcze? Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj, w środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego, Wielkich Wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas Ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz. Tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Vanaheimie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz, ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem... Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. Atreusie. Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to, ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od 100 zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z... Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To Tyr. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimirze, czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co, jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj! Wracamy do domu. Chwilę! Muszę ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. Młody jest uparty. Chyba nie mamy wyjścia zresztą. Kratos się trzyma tego miejsca, tego domu w cudzysłowie. Za wszelką cenę, ale to...
Nie ma większego sensu. Co to jest? Wszystko, co mam. No, prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie. Wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? Chyba wszystkie. Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem, co to. Ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony. Ale nie wiem, gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale nie byliśmy w stanie nic... My? Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Czarny dym. Krwawa ziemia. Może chodził o Muspelheim? Nie sądzę. Odyn nie ma wiele do powiedzenia w przedwiecznych światach. Krwawa ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat krasnoludów. Svartalfheim, możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym Odyn kiedyś podporządkował sobie krasnoludy. No jasne. Tyr jest w Svartalfheimie, w jakiejś kopalni. Więc? Co teraz? Dom. Uparty jest. Tędy. Chłopcze, nawet gdybyśmy chcieli szukać Tyra, jak mielibyśmy się dostać do Svartalfheimu? Wiesz, że Odyn uniemożliwił podróżowanie między światami. Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł. Jedną skrzynię widziałem też tam na zewnątrz. Przydałoby się do niej dostać, oto. Na razie sporo srebra, sporo przedmiotów rzemieślniczych i mało rzemiosła, i to w sumie dobrze, bo zważywszy na to, że i tak jestem przytłoczony ilością informacji, które dostaję tutaj, jeżeli chodzi o walkę, odrobina więcej i mi głowa pęknie. Wiesz co, młody, niech ci będzie. Tutaj jest skrót. Teraz mi mówisz? No dobra. Może po prostu skoczę z góry. O, nieźle opancerzony. Nie wygląda jak tutaj rycerz. Pamiętasz, jak walczyliśmy tu z trolem? Pamiętam, że straciłeś kontrolę. Stąpaj ostrożnie, bracie. Robi się niebezpiecznie. Zamierzasz walczyć bez tarczy? To dla mnie nic nowego. Tam jest też skrzynia. Fajnie byłoby się do niej dostać, ale... Może tędy? To prawda. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek wcześniej Kratos potrzebował tarczy. Kute żelazo. Na pewno kiedyś będę szczęśliwy, że przeszukiwałem tak dokładnie to miejsce. A też nie jestem pewny, czy przeszukuję je tak bardzo dokładnie, jak mógłbym. Coś jest pod ziemią? Najwyraźniej. Wracamy do przyjemnej i opłacalnej rozwałki. Uroczo! Niestety rozczarowanie jest pod ziemią. Tyle mogę powiedzieć. O, chociaż może niekoniecznie.
To jest trzecia skrzynia. Mówi, że słyszałeś, co on mu proponował. Chłopakowi? Nie bardzo, wyszli na zewnątrz. Ale młody był z nami szczery. Nie przejmuj się. Skąd wiesz, że powiedział nam o wszystkim? Właściwie Odyn wie, że Atreus jest młody. Odyn wie, że Atreus chce wyjść stąd, a Kratos go trzyma w tym domu. Już młody jest w takim wieku, że się nie da go powstrzymać. Jeżeli będzie chciał gdzieś się udać coś zrobić, to zrobi i tyle. Zerknę jeszcze tutaj. Ale są to raczej miejsca, które już odwiedzałem. Powalczyłbym trochę, żeby się upewnić, że potrafię. Na razie walki są gwałtowne, szybkie i dosyć krótkie. Co sprawia, że się za każdym razem czuję trochę niepewnie. I popełniam błędy przez to. Bracie, wystarczy, nie możesz blokować. Przyzwyczajenia. Pójdź w lewo! Nista! Skutecznie, ale pracochłonne zajęcie. I teraz czy spartańską furię warto sobie zachować na później, czy od razu z grubej rury? Prawie w domu. Bracie, posłuchaj. Nie win chłopca za jego ciekawość. To przywilej młodości. Młodość to czas nauki posłuszeństwa. Ma być wiecznie posłuszny? Bracie, on i tak wybierze własną ścieżkę. Jeśli nie chcesz, by zostawił cię w tyle, to zmądrzej i dotrzymaj mu kroku. Słuszna uwaga, cały czas o tym mówię. Gdyby udało nam się przywrócić możliwość podróży do Svartalfheimu, na pewno zyskalibyśmy przydatny sprzęt. Dosyć. Spróbujemy. Serio? Ale... jeśli nie znajdziemy Tyra, porzucisz poszukiwania. Na dobre. W porządku. Nie pożałujesz. Za szybko się zgodził. Po pierwsze, nie wierzy, że go nie znajdziemy. Po drugie, nawet jak go nie znajdziemy, to i tak będzie szukał dalej. Taki typ.